Na poniższym rysunku pokazane są wykresy dwóch funkcji: liniowej f od x równe mx plus b i wykładniczej g od x równe a razy r do potęgi x, gdzie r jest większe od zera. Obydwa wykresy przechodzą przez punkty -1,9 to ten punkt i punkt 1,1 1, to ten punkt. Wyraźnie widać, że to jest wykres funkcji liniowej. Widać, że to jest prosta. Ten drugi wykres to wykres funkcji wykładniczej. To, że jest to funkcja wykładnicza i że wartość funkcji maleje ze wzrostem wartości x, wskazuje, że r jest mniejsze niż 1. Podane jest też w treści zadania, że r jest większe od 0, więc r jest większe od 0 i mniejsze od 1. Możecie w wolnej chwili narysować wykres funkcji wykładniczej dla r większego od 1. Zobaczycie, czym się różni, albo dla r równego 1. Widać, że funkcja g jest malejąca i że jest zbieżna do zera. Ale pomijmy może te obserwacje i skorzystajmy tylko z tego, co podane jest w treści zadania i wyznaczmy równania obydwu funkcji. Może najpierw funkcja liniowa, czyli ta, której wykresem jest prosta. f od x równe jest mx plus b. M w tym równaniu to współczynnik kierunkowy, określający nachylenie prostej. Jest on równy różnica współrzędnych y. Przez różnicę współrzędnych X dla dwóch różnych punktów leżących na prostej, dowolnych dwóch punktów. Zwróćcie uwagę, że osie X i Y mają różną skalę. Jedna kratka na osi Y to 1, a jedna kratka na osi X to pół. Trzeba uważać, żeby nie liczyć kratkami w obydwu kierunkach, bo jedna kratka w każdym z kierunków oznacza co innego. Jaka jest różnica współrzędnych Y dla tych dwóch punktów? Jeżeli zaczniemy od tego punktu i przemieścimy się do tego punktu, to w kierunku poziomym zmieniamy współrzędną x z minus 1 na plus 1, czyli różnica współrzędnych x wynosi plus 1 odjąć minus 1, od współrzędnej końca odejmujemy współrzędną początku. Dla różnicy współrzędnych w kierunku y znowu zaczynamy w tym punkcie, czyli od y równego 9 i kończymy w punkcie o współrzędnej y równej 1. Współrzędna końca odjąć współrzędna początku to 1 odjąć 9. To się równa 1 odjąć 9 to minus 8 i 1 odjąć minus 1 to 2. Znajdujemy na prostej dwa różne punkty. Inaczej mówiąc przemieszczamy się wzdłuż prostej od jednego punktu do drugiego. I od współrzędnych końca takiego odcinka odejmujemy współrzędne początku. Delta y przez delta x. Tu mamy współrzędne końca, tu mamy współrzędne początku. Jakby co, to nie jest ważne, gdzie jest koniec, a gdzie początek. Spróbujcie w odwrotną stronę i przekonajcie się sami, dlaczego tak to właśnie działa. To się równa minus 4. W związku z tym równanie prostej wygląda teraz tak. f od x równa się minus 4, to współczynnik kierunkowy, razy x plus b. Możemy też współczynnik kierunkowy odczytać z wykresu w trochę inny sposób. Startujemy w dowolnym punkcie prostej i za każdym razem, kiedy zwiększamy x o 1, musimy y zmniejszyć o 4, dlatego nachylenie wynosi minus 4. Zastanówmy się teraz, ile wynosi b. Żeby wyznaczyć b, możemy skorzystać ze współrzędnych dowolnego z tych dwóch punktów. Podstawiamy x i wartość f od x i wyznaczamy z tego równania b. Punkt 1,1 chyba będzie prostszy niż ten drugi. x równe jest 1, więc f od 1 równe jest minus 4 razy 1 plus b. I wiemy, że f od 1 równe jest 1, czyli to się równa 1. Tę część możemy zapisać jako minus 4 plus b równa się 1. Dodajmy 4 do obydwu stron równania. b równa się 5. No i na pewno ten wynik jest poprawny, bo B, czyli wyraz wolny, to punkt przecięcia osi Y. Widać na wykresie, że prosta przecina oś Y na wysokości Y równe 5. Chociaż czasem trzeba uważać z takim odczytywaniem z wykresu, bo wykres funkcji może przecinać oś np. w punkcie Y równe 5,00001. Dlatego obliczenia arytmetyczne są pewniejsze. Chociaż w tym konkretnym przypadku można B odczytać z wykresu w jeszcze jeden sposób. Jeżeli współrzędne tego punktu to minus 1 9 i jeżeli wiemy już, że współczynnik kierunkowy to minus 4, to przemieszczając się o 1 w kierunku X docieramy do osi i zgodnie z nachyleniem, jeżeli przemieścimy się o minus 4 w kierunku osi Y, to dotrzemy do punktu przecięcia, a 9 minus 4 to 5, dlatego B równe jest 5. Ale jakby co, to obliczyliśmy to też arytmetycznie, bez korzystania z wykresu. Tak czy inaczej, równanie funkcji liniowej jest następujące. f od x równa się minus 4x plus 5. Zajmijmy się teraz funkcją wykładniczą. We wzorze funkcji mamy dwie niewiadome i w treści zadania mamy współrzędne dwóch punktów. Podstawmy współrzędne do wzoru funkcji. Pierwszy punkt, minus 1, 9. g. Od x, czyli od minus 1, i zgodnie ze wzorem równa się a razy r do potęgi x, czyli do potęgi minus 1. I wiemy ze współrzędnych punktu leżącego na krzywej wykładniczej, że g od minus 1 równe jest 9, czyli równa się 9. A razy r do minus 1 to to samo co a podzielone przez r, równa się 9. Możemy pomnożyć teraz razy r obydwie strony równania. r z założenia nie jest równe 0, więc nie ma problemu z mianownikiem. A równa się 9r i mamy pierwsze równanie. Skorzystajmy teraz ze współrzędnych drugiego punktu leżącego na krzywej. Analogicznie, g od x, czyli od 1, równa się a razy r do potęgi pierwszej, czyli razy r, równa się wartość funkcji w tym punkcie, czyli 1. No i mamy drugie równanie. Razem z pierwszym jest to układ równań nieliniowych, ale dosyć prostych. Możemy zatem w prosty sposób wyznaczyć z tego układu wartości niewiadomych a i r. Na przykład a z tego równania możemy podstawić do drugiego równania. Otrzymamy 9r podstawione za a razy r równa się 1, czyli 9r kwadrat równa się 1. Możemy teraz podzielić obydwie strony przez 9. r do kwadratu równa się 1 przez 9. Żeby z tego równania otrzymać r możemy wyznaczyć dodatni i ujemny pierwiastek z jednej ale wiemy z treści zadania, że r jest większe od zera, więc wystarczy, że wyznaczymy tak zwany pierwiastek arytmetyczny, ten dodatni r równa się wtedy 1 trzecia. Wiemy, ile wynosi r. Możemy teraz tę wartość podstawić do dowolnego z tych dwóch równań. Podstawmy tutaj. A równa się 9 razy r, czyli razy 1 trzecia. Równa się 3. No i w takim razie funkcja wykładnicza opisana w tym zadaniu ma postać następującą. g od x równa się a, czyli 3, razy r, czyli razy 1 trzecia do potęgi x. No i gotowe. Mamy wzory obydwu funkcji.